Dom Medica jest placówką medyczną świadczącą kompleksową opiekę nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych. Zapewnia regularne wizyty lekarza, pielęgniarki oraz fizjoterapeuty. W ramach świadczenia pacjent otrzymuje wymagany sprzęt medyczny oraz dedykowane urządzenie do ćwiczeń oddechowych. Świadczenie jest w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ważnym elementem postępowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie jest stosowanie inhalacji, ćwiczeń oddechowych oraz efektywny kaszel. Połączenie zabiegów i przeprowadzanie ich w odpowiedniej kolejności pomaga w oczyszczaniu dróg oddechowych. Do prostych i skutecznych metod oczyszczania drzewa oskrzelowego należy oklepywanie klatki piersiowej. Metoda ta polega na określonym opukiwaniu pacjenta po plecach, klatce piersiowej z przodu lub bokach w celu wywołania drgań w płucach i rozluźnieniu zalegającej wydzieliny. Przed przystąpieniem do zabiegu przygotuj pacjenta. Wskazaną pozycją do przeprowadzenia oklepywania klatki piersiowej jest pozycja siedząca lub pozycja leżąca na boku, w wygodnej i tolerowanej przez pacjenta pozycji. W pozycji siedzącej terapeuta wykonuje serię szybkich, lekkich opukań tylnej części klatki piersiowej ułożonymi dłońmi w kształt łódeczki. Uderzenia powtarzane są przez kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund w zależności od stanu pacjenta od dołu do góry i od zewnątrz do środka. W trakcie oklepywania poproś pacjenta, aby wykonywał wolne, wydłużone wdechy, co ułatwi usuwanie wydzieliny. Siłę, z jaką należy wykonać zabieg, należy dobrać indywidualnie do pacjenta i nie może powodować bólu. Użycie nieznacznej siły wystarcza na wprowadzenie w drganie klatki piersiowej, co spowoduje efektywne rozluźnienie wydzieliny z drzewa oskrzelowego. W pozycji leżącej na boku terapeuta oklepuje naprzemiennie tylną, boczną oraz przednią część klatki piersiowej pacjenta w sposób identyczny jak w pozycji siedzącej. Ważne! Przed wykonaniem oklepywania skonsultuj wykonanie zabiegu z lekarzem lub fizjoterapeutą. Unikaj oklepywania klatki piersiowej otwartą dłonią z nadmierną siłą. Powtarzaj czynność kilkakrotnie, do momentu, gdy pacjent poczuje prowokację do kaszlu. Unikaj oklepywania okolicy serca oraz ułożenia pacjenta z głową skierowaną w dół. Pamiętaj, oklepywanie klatki piersiowej poprzedzone inhalacją oraz połączone z innymi technikami oddechowymi stanowi skuteczny sposób oczyszczania dróg oddechowych i minimalizuje ryzyko wystąpienia infekcji płuc.